Pozdrowienia i piski ściski. Tu Frankenstein, córka Frankensteina. Co w sobie lubię? Zawsze staram się być sobą. A, no i mam całkiem wystrzałowe śrubki. Kiedy się denerwuję lub ekscytuję, zdarza mi się zaiskrzyć. Straszyceum to po prostu raj na ziemi. Każdego dnia dzieje się tu coś cudownie strasznego. Ale gdyby nie moje ukochane straszyciółki, dawno bym już przepadła. Tyle się u nas ostatnio działo. Co, proszę? Nie wierzycie? Okej, zobaczcie sami. Wilkołak czy wampir? A czemu nie obydwu? Obydwaj są totalnie, no wiecie... Gadacie o chłopcach? Nie tym razem. Wchodzi na ekran nowy film. Zmierz ich? Dokładnie, zmierz ich 3. Kropla, co przepełniła czarę. Pierwsze 2 widziałam 1000 razy każdy. A ty ile razy? Och, nigdy nie widziałam filmu. Co? O co wam chodzi? Mam 16 dni, nie miałam jeszcze okazji. Upiorki, mamy ważną misję. Do audytorium! Hej, z drogi! Przejście dla potrzebujących! To będzie jej pierwszy film. Reportaż z planu to drugi film. Ważne, aby pierwsze spotkanie z filmem Franki było perfekcyjne. Drakuloro, ty włącz projektor. Laguna, zajmij się dźwiękiem. Ja zajmę się basami. Nie zapomnij o popcornie! I chusteczkach! O, może pomogę? Nie, nie, nie. Nawet nie rusz palcem. Tylko ciesz się filmem! Hej, lalki! Znam się trochę na prądzie i... Wygląda na to, że przeciążycie! Jak teraz mamy obejrzeć film? Tak, aż mi śruby skwierczały na myśl o oglądaniu. Co? Kontakt! Jak film? Czadowy! Strasznie ci się spodoba! Tak, to daję 1000 i raz. Widzimy się o 8 u mnie. Pierwsza piżama party. Pewnie jesteś przerażona, te wszystkie niewinne zabawy. Póki nie zagramy w prawda czy terror, wtedy się okaże, jakim potworem naprawdę jesteś. Piżama party, piżama party. Wiem, że gdzieś... Aha. Prawda czy terror? Poznaj sekrety twych przyjaciół. O nie, Cleo na pewno mnie zapyta, w kim się kocham. Co ja mam zrobić? Co robimy najpierw? Możemy... Prawda czy terror? Tak! Chodzę. No chyba, że nie chcecie, żebym się... Już wiem! Czas na makijażyk! Pora na... Bitwę! Starczy głupot. Czas na prawda czy terror. Franki, co wybierasz? Prawdę czy terror? Terror? Terroryzuję cię, abyś napisała SMS do chłopaków. Impreza u mnie. Ogłoście światu. To chyba nie najlepszy pomysł. Dobra, prawda. W kim się kochasz? Zrobię to. Ślij. Na pewno? Dobra, ślij. No nie, nie wierzę, że to zrobiłaś. Twoi rodzice oszaleją, gdy te chłopaki do ciebie przyjdą. Do mnie? Cleo, to twoja komórka. He, to prawda. O nie. Ej, Gulia mówi, że jesteśmy blisko. Ja myślę, że nie powinnyśmy tu wchodzić. Nie jesteś ciekawa, jak wyglądało szkolne laboratorium twojego ojca? Podobno zamknięto je po jego maturze. Ten szkielet to klucz otworzy drzwi. Pewnie kryją się tam tajemnice. I ryzyko. Nie dotykajmy niczego. Co złego może się tam stać? Strachu! Czego ty tu szukasz? Był taki samotny, więc go zaprosiłam. O nie. Ale... dlaczego? Serio pytasz? Gościu, gdziekolwiek się nie zjawisz, zawsze sprawiasz kłopoty. Dajcie mi szansę. Obiecuję, że nie będę niczego dotykał. Hej! Porządku, jest okej. O, dziewczyny, jemu tak na tym zależy. Och, dobra. Ale pamiętaj, niczego masz... Nie dotykać. Tak, wiem, jasne.
Laboratorium Frankensteina. To miejsce jest czadowe. A co tam jest? Rzucił pytanie z daleka, niczego nie dotykając. Zawsze wiedziałam, że hak nie ma mózgu, a oto naukowy dowód. To moja wina, przepraszam. Jaką straszną bestię wywołałyśmy. O, to tylko słodki kociak. A jeśli jest niebezpieczny? Tak, niebezpiecznie cudny. Chodź tu, malutki kici, 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 kici. Ej, to łaskocze! Nic ci nie jest? Ten mały gostek mnie kocha! Jesteś samotny? Kto kocha kicie? Będziemy najlepszymi kumplami! No i? Mówiłam, że to dobry pomysł, żeby go zabrać. Au! Coś mnie ugryzło! Nie ma mowy, żebym się umówiła z chłopakiem z więcej niż czterema oczami, a ten ma z 8. O nie, jestem już spóźniona, lecę. O rany, zombie są takie powolne. Nie przecisnę się przez ten tłum. Hej, już wiem. Dobra, upiory, to jest nabór do mojej drużyny potworniarek. Większość z was tego nie przetrwa. W moim składzie nie ma miejsca dla sztywniaków. To jest niemożliwe! Masz rację, Cleo. Ona jest znakomita. Tego właśnie potrzebujemy. Co? Czego tego? A? Franki, właśnie dostałaś się do potworniarek. Ha? Gratuluję! Tak, spotkajmy się w centrum. Widziałam tam totalnie potworniaste buty na wyprzedaży. Jesteś cała, panienko? O, tak. Dziękuję, panie, gdzie? Wy, dzieciaki, ciągle łazicie z tymi swoimi trumnofonami i nie uważacie. Ale ze mnie nie zdara. Dziękuję, panie, gdzie? Halo? Halo? Co? Nie słyszę! Chyba mamy złe połączenie. Oddzwonię do ciebie, coś się dzieje z moim trumnofonem. Krem straszki, mój ulubiony. O rany, nie wiem jak to się stało. Ja przepraszam. Dobra, to coś nowego. Kolitka! O, przepraszam! To jest jakiś koszmar. Odwróciłam sobie biegunowość. Jesteś wspaniała, Gulio. Jak dobrze, że moje straszyciółki o mnie dbają. Ktoś mi pomoże? Halo? Tracę trening potworniarek przez to, że ty rozbiłaś jakiś posąg. Co proszę? Jak już mówiłam, to nie moja wina. Hej! Odczep się ode mnie! Zaczepiłam się! Do gabinetu, już! Ktoś rozbił 2000-letni posąg. Co się stało? To był wypadek. Oto najszczersza prawda, Ra. Rozkazuję ci! Stój! To niewypowiedziane, jak cenną szkolną własność możesz zniszczyć! O, nie! I tak właśnie Franki sama zbiła posąg. To jakiś bred, znaczy...
Ta historia jest wyssana z palca, pani dyrektor. Przez 2000 lat w posągu była uwięziona jedna z pierwszych nauczycielek Straszyceum. Rozbijając go, uwolniłaś ją. Profesorka Bahamon została uwolniona! Frankie, z całego serca pomogę uczniom. Dziękuję ci. Zaraz! Pomogłam!